Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Dzisiaj będzie wyzwanie od widzów. Tak, bardzo lubię, jak podsyłacie mi pomysły na odcinki, zwłaszcza w Toka Boka. I bardzo, ale to bardzo dużo osób pisało mi, żebym zrobiła zoo. Zobaczcie, tutaj mam już swoich lokatorów w moim zoo. Wzięłam sobie tutaj mnóstwo zwierzaków. Wybrałam ten domek, dlatego że jest basen. A jest kilka zwierzaków, które lubią wodę, na przykład żółw, pingwin i tak dalej. No i tutaj jest plus taki, że tutaj mamy jedno okno, tylko tutaj w tym pomieszczeniu. Tutaj nie ma go wcale, no i tutaj też mamy gołą ścianę, więc będzie można to fajnie jakoś porozkładać, więc ja biorę się do roboty, bo to naprawdę jest wyzwanie, słuchajcie. Jeśli odcinek Wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a ja już uciekam i biorę się za budowanie. Na początku chciałabym, żebyście wyobrazili sobie, że wszędzie tutaj na ziemi jest piasek, bo myślałam jeszcze o kamieniach, słuchajcie, ale na razie chyba zostawimy to tak, że po prostu tutaj jest ziemia, wszędzie jest ziemia. No tutaj już tego jakoś tak nie zmienię za bardzo, no ale, ale no nic z tym nie zrobię, nie poradzę nic na to po prostu. A tutaj na ściany damy po prostu, gdzie one są? Damy po prostu chmury i zobaczcie, tutaj normalnie nam się robi. No, chciałabym, żeby to wyglądało tak jak na dworze, wiecie o co chodzi, że nie w domu, no jakoś muszę tutaj wykombinować coś. I zacznijmy sobie od pomieszczenia, w którym będzie mieszkał jeleń, będą mieszkały małe lamy. No i na razie tylko tutaj tak, no nie wiem, może miśki małe jeszcze, zobaczymy. Na pewno będzie dużo elementów drewnianych, na przykład takie siedziska jako ławki dla zwiedzających, tutaj je sobie postawimy, no i na pewno tutaj będzie na maksa dużo kwiatów. Pierwszy raz użyję tutaj tego oto drzewa. Bardzo dużo osób mi pisało, czemu ja nigdy tego nie biorę, ale to drzewo jakoś tak mi się średnio podoba, powiem Wam szczerze. No ale tutaj będzie pasowało jak ulał. O nie, już wiem, czego zapomniałam. Zapomniałam siana, takiej słomy wziąć. Muszę po to wrócić. Jesteśmy w stajni, słuchajcie, i będę kradła teraz belki słomy, no i może jeszcze jakieś inne rzeczy, które tutaj mi wpadną w oko. Na pewno weźmiemy sobie to właśnie. O, super, a gdybyście się zastanawiali, jak wziąć na przykład konie, to wystarczy, że macie poduszkę, materac i pyk, kładziecie konia i on już sobie jedzie z Wami do domu. Zastanawiam się, czy wziąć też kupę, żeby to bardziej realistycznie wyglądało, ale chyba sobie odpuszczę, niech moje zwierzaki sobie kupkają tak poza odcinkiem po prostu. Dobra, wracamy do naszego zoo. Okej, wróciliśmy, wzięłam sobie to siano, słomę i tak dalej, ale wiecie co, w sumie to ono mi teraz tak średnio tutaj pasuje, no bo chyba fajniej by było, jakby była jakaś trawa niby, ale nie, no w sumie okej, dobra, to kładziemy sobie jelenia. A, muszę tutaj wziąć, tak? Dobra, dawaj jeleniu, bo ty jesteś największy tutaj z tego wszystkiego i może będziesz sobie stał tutaj, okej. I teraz bierzemy tą słodziutką lamę z jej mamą. Ej, ale gdzie jest ta mama? Mama lama, gdzie? Ej, no mama lama się zgubiła. Mama lama się zgubiła i jest mi totalnie przykro, ale za to wzięłam sobie tutaj jeszcze więcej fajnych zwierzaków, które pasowałyby do tego zoo. Tutaj już chyba nikogo nie ma. A, było coś. Tutaj był jeszcze, to jest chyba lemur. I tutaj też mi się coś migło. Jest pająk i żaba i wąż i kolejna żaba. Dobra, ale co się stało z mamą lamą? Trudno, ale teraz ta malutka lama będzie taka smutna, aż mi przykro po prostu jest, no ale okej, to powiedzmy, że tą małą lamę adoptuje ten jeleń, ale żeby im nie było przykro, to damy im tutaj jeszcze miśki. No i teraz to trzeba jeszcze jakoś ładnie poukładać, bo no nie, no wszystko mi się tutaj pokićkało. Okej, to tutaj będzie stał nasz jeleń, tutaj nasza mała lama i dodatkowo jeszcze tutaj z nimi mieli mieszkać rodzina miśków, czyli tutaj mamy mamę misiową, małe misie, jeszcze jeden gdzieś powinien być, żebym nie zgubiła tego miśka, bo tutaj rodzinę rozbije. Jest, maluszek się schował. Okej, no to teraz powiem Wam tak, że ja sobie wymyśliłam, że tutaj właśnie będą te ławki. Ale nie tylko te ławki, bo jeszcze muszę zrobić, bo tutaj nie ma żadnych płotków. Nie ma nic takiego, co by mogło służyć za płotek i ja sobie wymyśliłam, że zrobimy tutaj taką jakby zaporę, wiecie, taki chodnik, coś w tym stylu bym chciała zrobić. Nie wiem, czy mi się to uda, nie wiem, czy to będzie ładnie wyglądać, ale na razie jako tako to wygląda.
Weźmiemy sobie teraz z łazienki szyby, słuchajcie, i mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądać, tylko chyba ta szyba byłaby lepsza. Mam nadzieję, że trzy się zmieszczą, albo chociaż, że będę mogła je tak na siebie trochę nałożyć. Dobra, pozakrywani są, ale czemu ta szyba jakoś tak brzydko wychodzi? Teraz zobaczymy, jak to wygląda. No, jest okej, zobaczcie! Jest bardzo okej, tylko szkoda właśnie, że... no nie wiem, czy... Nie, ale z tymi drewienkami było spoko, chyba że wtedy te usunę. Tak, tak zrobimy. Te usuniemy tutaj, a tutaj zrobimy takie zapory dla zwiedzających jakby. Ty, sępie, sobie odejdź. Ojej, dziecko sępa. To usuwamy, tutaj dokładamy kolejną deskę i tutaj już tak samo tym trybem polecimy, tylko że ja sobie tak myślę, że za mało tam zieleni, za mało kwiatków w ogóle. Dodajemy sobie ulubioniaczka, tutaj z przodu niech sobie stoi, ale musimy to jedzonko im zabrać, dobra. To jedzonko w sumie, to mogłabym im też tutaj położyć, jako jedzonko po prostu, żeby sobie leżało. Nie, znowu tego dziecioka. Jeszcze jedno jedzonko tutaj koło misiów i tutaj jeszcze mamy jakieś nasionka, czy... O, coś im zrobiłam, coś mają, jakąś potrawę dla zwierząt, mam nadzieję, że będzie smakowało. Dobra, więcej już im nie daję, bo dla reszty nie starczy. Zerknijmy sobie raz jeszcze, jak to wygląda. No super to wygląda, powiem Wam szczerze, ej, ale lamie i temu ziomkowi jeleniowi to ja bym mogła śmiało dać marchewki, tam jeszcze muszę położyć, ale ja tutaj będę kombinować. Ej, nazwę ten odcinek, nowy dodatek w Toka Boka Zoo. Ciekawe, ile osób się nabierze i w ogóle, czy Wam się to spodoba. Jestem mega ciekawa. Więc dobra, tutaj myślę, że zrobimy tak. Tukana zrobimy, koale zrobimy, wiewiórka, jeszcze nie wiem. O, jeszcze misiek jest, ale misiek? Nie, misiek też tutaj będzie sobie mieszkał. Te jedzonka uciekają. Wzięłam też pana ślimaka, ale ten ślimak jest normalnie z postaci, więc nie wiem, czego wykorzystam. Pająki to nie, bo to do terarium. Żółwie, żaby idą nad basen. Ten królik też w sumie może zostać. Tego sępa jeszcze nie wiem, gdzie położymy. Na razie sobie po prostu tutaj zróbmy miejsce. Więc dobra, zaczynamy i znowu musimy postawić nasze drzewa, żeby troszeczkę to wyglądało jak prawdziwy dwór. Wiem właśnie, wiecie co mnie bardzo dziwi, że niektórzy mówią, że idą na dwór, a niektórzy mówią, że idą na pole. Ja wiem, że to jest zależne od tego rejonu, gdzie po prostu mieszkamy, ale no my mówimy, że idziemy na dwór. Na przykład po prostu, nie wiem, pobawić się, czy tam iść na spacer, idziemy na dwór. A Wy jak mówicie? Piszcie w komentarzach. Szukam sobie teraz takiej półki brązowej, która mogłaby posłużyć za jakieś takie siedziska dla tych moich zwierzaków, które powinny być na jakichś półkach, dla tych tukanów na przykład. I tak sobie myślę, że to zielone może nawet pasować. Ja tutaj oczywiście dam jeszcze jakieś kwiatki, na to położymy i zaraz będą sobie mieszkali. Tylko jakie dać tutaj kwiatki? To powinno wisieć, ale nie, no na niebie to przecież nie będzie wisiało. Teoretycznie nawet ta półka nie powinna wisieć na niebie. No właśnie, chyba że wziąć jakieś komody. Piszcie, co Wy byście na moim miejscu wybrali, czy komody, czy półki, ale skoro już na początku powiedziałam, że to ma przypominać tak jakby no dwór, to muszę dać komody, nie mogę dać tych półek, bo przecież półk... O, idealnie, ale mega, że ja się pomyliłam. Dobra, to idealnie pasuje, słuchajcie. No dobra, kto tutaj idzie jeszcze do nas? Wiecie co, tak sobie myślę, królik, ty się odsuń na chwilę. Nie wiem, czy ty się zakumplujesz z miśkiem, czy nie, ale... Ja sobie wezmę tutaj też sępa, bo skoro jest tukan, to niech sobie będzie też sęp. I ja sobie od razu tutaj kładę to, jeszcze takie drewno, no bo wiecie, w tych wybiegach dla zwierząt i tak dalej są jak najbardziej takie rzeczy. Tutaj mam jeszcze orła i bierzemy sobie jeszcze tego sępa z tym jajkiem jego. On tam miał gniazdo, tam skąd go porwałam, ale niestety gniazda wziąć nie mogłam. Tutaj mamy robale. Gdzie jest ten baby sęp? No dobra, jest, już myślałam, że zgubiłam, bo wiecie, z sępami to nie ma żartów. Tak się zastanawiam, czy wziąć tutaj kogoś jeszcze. Myślę, że tutaj pasowałyby małpki też. Małpka tutaj mam, znaczy to nie małpka, to lemur, a tutaj mam małpkę. No szkoda, że zobaczcie, jakby idealnie wyglądało, jakby ten tukan siedział na drzewie, no ale niestety nie da rady. Są szyby trzy i będzie jeszcze czwarta, ale to dopiero jak skończę to pomieszczenie i podejrzyjmy sobie, jak to wygląda. Matko jedyna, no zobaczcie!
To naprawdę wygląda jak prawdziwe zoo, ale wy mieliście super pomysł i ja też mam super pomysł, żeby go zrealizować. Mega mi się to podoba. To słuchajcie, kochani, teraz bierzemy się za część z robakami. Mam nadzieję, że się nikt nie będzie bał, chociaż ja nigdy do takich miejsc nie wchodzę, bo ja się na maksa boję pająków na przykład, wiecie? I ja sobie omijam takie miejsca, tak grzecznie sobie omijam, chociaż ja nie mówię, że są złe albo coś. No i teraz tak, co ja tam brałam? Znowu sobie musimy wziąć to drewienko, bo to było najfajniejsze, ta półka drewniana, taka jak z takiego starego drewna. Okej, więc bierzemy sobie to na pewno, tutaj na te węże i tak dalej, ale jeszcze tutaj powinno coś być. No i jest, mamy jeszcze ten... To drewienko fajne, więc to też można śmiało wykorzystać i może coś jeszcze. To jest też fajne. Nie wiem jak tutaj wyjdzie z tymi moimi żabami i robalami, ale ja sobie to na pewno wezmę. To myślę, że wykorzystamy właśnie na dworze, na zewnątrz. No i to by było na tyle, więc rozkładamy. Tylko teraz tak, które gdzie? Tutaj bym chciała tego wężoleniwca położyć na pewno. Ty sobie chodzisz tutaj luzem. Będzie też nietoperz. Tutaj tego pająka też tak myślę, że trzeba dać. Pająk, on mnie nie słucha. Dobra, chciałeś być tu, bądź tu. Ja z pająkiem nie dyskutuję, bo ja się go boję. Żaby idą na basen, żółw idzie na basen, pingwin idzie na basen, ale tutaj mamy jeszcze mnóstwo robali. Mamy mróweczki, mamy prawdziwego węża, słuchajcie. Tutaj mamy konika polnego i tam jest chyba jeszcze więcej mróweczek, tylko że będzie mi ciężko je powyjmować. Dobra, mamy już dwie, jeszcze trzecia. Mamy jeszcze takiego nietoperza leniwca, no i pięknego motyla. I ja tutaj sobie myślę, że... Ale ten motyl nie chce tutaj. No pewnie, że nie. Kładziemy naszym robalom jedzenie, czyli nie wiem, kto tutaj z nich by jadł marchewkę, ale myślę, że na pewno ktoś się skusi. Proszę bardzo, marcheweczki dla wszystkich i jabłuszka. Mam nadzieję, że te szyby wyjdą tak w miarę równo, żeby to się fajnie zakończyło i chyba tak będzie, słuchajcie. Jest, udało się. Podglądamy i wygląda... Ej, nie, no zobaczcie, ja jestem naprawdę mega dumna z tego, to wygląda jak prawdziwe zoo. Szczerze mówiąc, to najbardziej bałam się właśnie tej części zwierzakowej, a że ona wyszła tak mega super, to ja sobie teraz za tą przyjemniejszą część, znaczy nie, nie będzie przyjemniejsza, zwierzakowa jest przyjemniejsza, co ja gadam, ale teraz zrobimy tutaj kasę, żeby można sobie zakupić bilety, słuchajcie, i myślę, że... Ta wyspa tutaj będzie mega pasowała, bo innej takiej jakiejś drewnianej to ja nie mam, więc będzie super. I poczekajcie, co ja tu... A właśnie, jeszcze jakieś pamiątki! Nad kasą powiesimy sobie dwie te półeczki, akurat będą ładnie pasowały i tam sobie położymy jakieś tam miśki może, jakieś pamiątki, coś w tym stylu, ale myślę sobie jeszcze, że tutaj powinnam postawić jakiś stolik, tylko właśnie jeszcze nie wiem za bardzo jaki. Może ten drewnia... O, to by nawet pasowało. Tak, to będzie mega pasowało. Ej, to by nawet bardziej pasowało chyba. Tylko no nie, nie, może będzie się tak odznaczać, bo zastanawiałam się, żeby to zrobić zamiast tej kasy, znaczy zamiast tej lady takiej do kasy, ale tutaj położymy te maszyny na szejki i tak dalej, żeby tutaj moi zwiedzający mogli sobie też wypić jakiegoś fajnego szejka albo coś. Gdzie to jest? Tutaj mamy. Jeszcze zrobimy tutaj popcorn. Jest, idealnie, super. Naprawdę to mega wyszło i ja sobie tak myślę, żeby tutaj nawet położyć jeszcze jakieś siedzonka do tego. Albo przynajmniej ławeczkę. Dobra, to mamy już tutaj i lecimy sobie z tą naszą ladą. Muszę tutaj poszukać tego miejsca. Zrobimy sobie kamerę, żeby było bezpiecznie w tym zoo. Niech sobie będzie, niech pilnuje. No i teraz muszę wziąć to... tą kasę, taką wiecie, jakby ktoś chciał kartą płacić albo coś, no i też myślę nad jakimś komputerem, tym monitorem raczej, żeby można sobie było właśnie kupić tutaj bilety nawet online, przez internet i tak jest fajnie. Kamyczkowa droga jest już zrobiona, to te, ej, właśnie, oświetlenie przecież musi być, ja wiem, że to niby na dworze, ale tutaj mamy takie warunki, że trzeba im coś tutaj zrobić. Ja myślę sobie, że te lampy będą jak najbardziej w porządku, bo one nam będą nawet pasowały do tego drewna i tutaj, ojojoj, drzewko przesunęłam, ciekawe, czy ja tam nie porujnowałam teraz wszystkiego w środku, nie, udało się. I teraz jeszcze tutaj lampy. Dobra, to tutaj jest wszystko gotowe, tutaj musimy sobie jeszcze jakieś lampy nad tą kasą, ale nad kasą to ja mogę po prostu powiesić coś takiego i lecimy sobie teraz nad basen dla naszych pingwinów, bobrów, żółwi, żab i tak dalej. Weźmiemy sobie naszą drewnianą półkę, bo nie wiem, czy te zwierzaki będą pływały w basenie, ale gdyby się nie udało, to tutaj też fajnie będzie można sobie popatrzeć, no nie zasłonię tego wszystkiego szybą.
bo się nie da niestety, ale może będzie fajnie. I tak to zostawimy, bo to naprawdę super wygląda, tylko tutaj jeszcze mam trochę wolnego miejsca i myślę, że tutaj sobie zrobimy taki kącik do odpoczynku, żeby można sobie po prostu było usiąść, odpocząć, więc zrobimy tutaj dwa fotele takie, zrobimy też huśtawkę, tak sobie myślę. O, może nawet taką ławeczkę zrobimy. No dobra, słuchajcie, to wygląda na to, że nasze zoo jest skończone i teraz ja od razu rzucam Wam wyzwanie. Skoro Wy mi rzucacie wyzwania, to ja też mogę, bardzo proszę, zrobić zoo podobne do mojego albo całkiem inne. Jestem mega ciekawa Waszych pomysłów i jeżeli możecie, to wysyłajcie je na Instagram Darliwka, ja sobie chętnie popatrzę i ocenię. A teraz zawołam Oliwkę, żeby ona oceniła moje zoo. Ciekawe, co powie. Siemano, widzowie, kolano! O Jezu! Słuchaj, chciałabym Ci pokazać moje zoo. Jak Ci się podoba? No fajne, fajne. Fajne, a te szyby to... Ale troszkę dziwne takie w domu. Dziwne? Ale chcesz zobaczyć, jak wygląda naprawdę? Tak. To uwaga! 3, 2, 1... Wow! Fajnie wyszło, co? No. Zobacz to! Ale naprawdę mega wyszła, w szoku jestem. No. Zobacz, tutaj mamy miejsce, gdzie... O, tu. Tutaj możesz kupić bilety, tutaj można sobie wziąć napój. Dla odwiedzających moje zoo nawet przygotowałam aparaty, żeby mogli robić zdjęcia. No i tutaj mamy pierwszy taki do zwiedzania, są nietoperze, motyle, wiewióra, mrówki, konik polny, są węże tam z tyłu. Tutaj chodzi taki pawik sobie luzem. Tutaj mamy miśka, królika, sępa, tukana, małpeczki, koale, a tutaj jest rodzina misiów, jeleń i mała lama, ale mama lama mi się zgubiła. Mama lama. Mama lama mi się zgubiła. A, no i tutaj jeszcze zobacz. Tutaj są żaby, jest bóbr, no i tutaj sobie pływają dwa żółwie i pingwinek. No i jak oceniasz? 100 na 112. Wow, no to najwyższa ocena. No to jestem ciekawa, jak Wam się podoba moje zoo. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. A ja już uciekam, dziękuję za oglądanie i do następnego. Pa!